Zero Music presents Black Sugar. Music gives us the freedom to act. Cast LTD. believed. Secret so you can laugh too. I am going to tell you something that will change your life. What are you talking about? I did. I did everything. I gave everything I had. Everything! to do with as you will. all of y'all. If y'all don't like me, blow me. Respect a man's music through our style of dress, not to mention your basic imitation of our sense of cool. Walk, talk, dress, mannerisms. We enrich your very existence, all the while contributing to the gross national product through our achievements. These conceits that comfort me when I'm faced with the idiot, cowardly, bitter, and bigoted, who have no talent, no guts. People like you desecrate things they don't understand, when the truth is, you should say, thank you, man. But apparently, you're incapable of doing that. So, don't tell me to be cool. I am cool. know a fucking fool. You wanna be a gangster, you wanna be a thug? Don't sit my fucking feet. Yeah, the balls that emanate from me. I'm the fucking original straight first form. I'm here mad fucking hustler. Tell me to be cool. I am cool! need to make a all my people from the front to back, if you want it like that, just get ill, no time to chill. You feel what I'm feeling? Girlfriend, you love how it sounds. Put your drink down and so please, you with me now. Don't fake that. Everybody waste yourself. Come on, I want to speak to you motherfuckers for a minute. Yeah. Xander. Thanks for the light. Anybody smoke here? Yeah. All right. That's more for me, you punk motherfuckers. Look, check it, look. Oh, crazy. chosen. We are the chosen to release your deepest anger. In a world where humanity has plunged into barbarism and is replaying that type of history, we have the desire to progress to the highest state of development. We're the originators, the pioneers, against all rules, all values, all morals. We are the chosen! jest Trend z tej strony, ze mną dzisiaj jedyny reprezentant hardkoru, tak, ze mną dzisiaj jedyny reprezentant hardkoru Cast LTD. Mój drogi, dzisiaj jesteś wisienką na torcie. Jak się czujesz przed swoim setem i co dla nas zagrasz? Zagram klasyczne hardcore Millennium, jako jedyny z winyli, czyli takie to kiedyś powinno być, inne brzmienie, inna gra, nie ma wykresów, nie trzeba znać utwór na pamięć, inaczej miksować, inaczej wszystko wygląda. Dlaczego wybrałeś hardcore? Czym jest dla ciebie ten gatunek? No, zresztą już przypadkowo w latach 10. widziałem na MTV reklamę Thunderdoma i mi się spodobało i tak zaczęło się. Już ponad 20 lat tego słucham. Słuchasz, grasz. Powiedz mi jedną rzecz, jesteśmy w tej chwili w okresie COVID-u. Jak COVID wpłynął na ciebie jako na DJ-a, jako na artystę? Zmieniło to ciebie? Znaczy, granie jest dla mnie jako dodatkowa rzecz. Ja mam zupełnie inną branżę, działam, a to po prostu jest jako hobby. No wiadomo, nie ma imprez, nie ma grania, tak? A czym się zajmujesz? No, prowadzę sklep odzieżowy online. Online. Fajne ciuszki? Coś się dla mnie znajdzie? Myślę, że tak. Powiedz mi, co sądzisz o takich projektach, jak właśnie projekt Black Sugar by Eki Music? Nie, to jest super akcja. Marcin do mnie zadzwonił przed pierwszą edycją. Przyjechałem. No, fajny pomysł. Mam nadzieję, że jak się wszystko odblokuje, nie będzie streamów, będzie po prostu normalna impreza z ludźmi. Wszyscy na to liczymy. Marcin, tak. Generalnie tak. Marcin, czekamy na event halowy. Będzie, myślę, że będzie petarda, będzie moc. A co byś powiedział osobie, która nie zna świata hardkoru, żeby wstąpił do tego świata? Znaczy, to nie wystąpić, albo się coś lubi, albo się nie lubi, tak? Po prostu trzeba znaleźć swoje. Ja najbardziej lubię właśnie muzykę 98-2010, kiedy robiono na sprzęcie analogowym, nie cyfrowych wtyczek, jak teraz jest, że wszystko jest na jedno kopyto. Zupełnie inne brzmienie, inna głębia i każdy artysta miał jednak swój unikalny dźwięk. Ja lubię ten okres. Obecnie tak muzyka mnie za bardzo. Po prostu albo coś się lubi, albo się nie lubi, mówię. Ja lubię spokojne, mocne brzmienie, agresywne. Nie chodzi o prędkość, chodzi o w ogóle energię. O energię, tak. Zupełnie inna energia. Tak, tak. Wszyscy jesteśmy teraz na takim głodzie imprezowym. Czy masz jakiś klub bądź ulubioną imprezę, na którą z chęcią byś wrócił? Jest wiele imprez, to ciężko powiedzieć. W Polsce jest kilka, w Holandii jest dużo. Nazwy, jakieś nazwy dostaną od ciebie? No to Thunderdome, Dominator. W Polsce często było właśnie w A4 imprezy mniejsze. W Warszawie to się działy, no różnie po prostu, tak? Czekamy. W Polsce było mniej, głównie ja lubię jeździć do Holandii sobie. Jednak Holandia jest taką kolebką ciężkich brzmień, w ogóle muzyki elektronicznej. Też, tam jest i tam jest też dużo imprez, tam jest mega organizacja, zawsze coś się znajdzie. Nie zawsze jest jedno scena, jest kilka scen, kilka odmian muzyki i lubię też plenerze, jako Dominator, w ciągu dnia jest na plaży, 60 000 ludzi, są 8-9 scen, super. Super. A jakie rady udzieliłbyś początkującemu DJ-owi bądź producentowi? Nie iść na łatwiznę. Uczyć się, naprawdę uczyć, bo to chodzi, łatwo użyć synk na mikserze czy licznych bitów, ale to trzeba znać, trzeba umieć po prostu, tak? Robić swoje. Dlatego lubię grać winyli, to jest zupełnie inna klasa, inne podejście, lepiej jest. I tak naprawdę myślę, że prawdziwy DJing tak właściwie się od tego zaczął. Grano na początku z winyli, tak? Tak. Z winyli, to było wiadomo, z reguły są 2-3 utwory na winylu, jeden hit, a reszta takie zupełnie inne. Ja mam dzisiaj dużo utworów, których nigdy nie było na MP3, więc tylko są na winylach ich wersje i to jest zawsze coś innego. Czyli dzisiaj się tym wyróżnisz, moi drodzy, ze mną Cast LTD, siła, doświadczenie. Dziękuję ci serdecznie za wywiad. Dziękuję.